To już teraz Rostomil Poklachomy z wykonawczynią Listy Śląskich Szlagierów za 2019 rok. Razem z nami Bernadeta Kowalsko, no i oczywiście Jurek Macoła-Kerychto. Witam serdecznie. Witamy cię bardzo serdecznie. Witamy. Fajnie was widzieć, bo powiem, bo dawno my się nie mogli trafić. Ciężko się trafić, to przynajmniej tak się widzimy w takim małym ekraniku. Jak tam się macie? To znaczy, mamy się bardzo dobrze. Akurat tutaj jesteśmy u Jurka w studio, bo mimo tego wszystkiego, co się wkoło dzieje, chcemy pracować. Myślę, że nie tylko my, jako jedyni artyści, coś po prostu tworzymy, komponujemy. Nowe rzeczy, nowe piosenki. Także cały czas się dzieje. No właśnie, bo o to, że się chciał was też spytać, czy ważycie, sprzątocie, bo ta kwarantanna tyle trwa, że myślę, że chałupa to już do góry nogami, 3 razy przejechano, tam a nazad, okna to szyby cieńsze są, wszystko się po prostu posprzątało, uważyło, bo Jurek to na pewno tam w tych garcach to namieszą, na pewno. Ale Bernadetko, jak to wygląda, jak ten czas spędzacie teraz? Powiem o sobie, że rzeczywiście w domu to wszystko, co mnie czasem gdzieś goniło i po sumieniu mi chodziło, no to teraz mogę to spokojnie zrobić i jeszcze inaczej powiem. Sebastian, wyobraźcie sobie, kochani widzowie, że jak w styczniu się zastanawiałam, bo karuzela tych koncertów była naprawdę, nie możemy się żalić, że nie mieliśmy co robić i to nie jest jakieś nasze zarozumienie, ale tak się działo, to jak w styczniu zadawałam sobie takie pytanie, co się ma niedługo stać, że tak się teraz kręci, no to dzisiaj znam odpowiedź. Gdzieś to chyba tak miało być, że byliśmy po prostu w takim wirze, że właściwie teraz to też jest dla nas oddech, przynajmniej dla mnie, jako kobiety. Oczywiście całkowicie przejrzałam swoją garderobę, rzeczy, które też ciągle mnie denerwowały. Teraz, jak jest dużo czasu, to Bernadetta ma mniej czasu jak kiedyś. No, właśnie. No, też właśnie będą u mnie dzieci w tygodniu też na obiedzie. Także myślę, że to taki czas dla mnie jest ogólnie niedobry, ale dla mnie jako dla kobiety, kobieta zawsze ma w domu coś do roboty. Oczywiście. Też. Jurek, bardzo dobrze bronisz chopów, ale Bernadetko, bo tak machosz i widzę, że machosz maseczką, to jest stan, w której cię idzie trafić na drodze, Kaś. Tak. To jest moja maseczka, jedna może z paru, które mam. Nawet i sklepie zdjęcia robią. I wyobraźcie sobie, kochani, że właśnie wczoraj zrobiono mi zdjęcia, byłam na zakupach, uwielbiam ogórki, mizerię. To jest takie moja przystawka do obiadu, którą mogłabym każdego dnia. No i jak wsiadłam do samochodu, dostałam zdjęcie, jak jestem pochylona i nakładam ogórki zielone. Bernadetko, to poczekajcie, za chwilę wracamy do tej rozmowy, proszę bardzo. Bernadetta Kowalsko idzie nawet w maseczce spotkać na drodze. A jak nie wiecie, jak wygląda taka maseczka Bernadety, to teraz już żeście się o tym przekonali. Słuchajcie, chciałbym się was też spytać o taką rzecz, nowe nagrania. Czy coś się w tym studiu dzieje, Jurek? Tworzy się coś nowego? Bernadetta cały czas coś tam ci do tej głowy. Jurek, rób. Jo, mieszą mizeria, a ty rób. Pewnie, że robimy nowe piosenki, a Bernadetta mi się tu Jurek wtrąca do komputera. Jurek chce wiedzieć, kaj się to startuje, kaj się nagrywa, na jakim klawiszu. Nie, no robimy właśnie cały czas. Już kilka nowych piosenek jest zrobionych. A jeżeli możemy, to może próba takiego dźwięku piosenki innej? Tak, może nie wiadomo, jaki dźwięk by był? Może zepsuć. Możemy spróbować, czy nie? Z Kulimie możecie spróbować. Patrzę na Jasia, że nawet można spróbować. Tutaj mi pan producent go do, że ja, próbujcie. To będzie premiera. No, spróbujemy oczywiście. Bo na razie jest w trakcie aranżacji, Jurek, ale myślę, że wam się spodoba. Będzie coś innego, no, na miarę tego, co się teraz u nas dzieje. Słychać to? Słychać! I tak
No, to powiem, nie no, ale to muszę wam powiedzieć, że zaskoczyliście mnie, bo to już są takie fez, brzmienia takie już, że już się idzie fez pobujać, takie fez, no taneczne bardzo, bardzo taneczne. Ale to jest zapowiedź już też tego, że ta nowa płyta, pomimo tego, że trudny okres mamy, uda się wydać? W tym roku oczywiście. Dobrze by było na jesień, było, bo już jest trochę utworów zrobionych. Ja myślę, że to właśnie teraz też ten czas, który nas zatrzymał, cały czas powtarzam, niedobry, że stało się tak, ale po prostu cały czas nam teraz pozwoli zrobić materiał, a na to nigdy nie mieliśmy czasu, żeby przysiąść i się temu przyjrzeć. Bardzo mi się podobał optymizm Jurka z dodatku, Kergo, nie, to ja nie wiem, Ale dobrze, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za to, żeście znodli czas do nos. Jest nagroda, bardzo mi się to podoba, że tam w tle ją widać. Nasi widzowie, kochani widzowie, na pewno pamiętacie koncept 35 lat pracy artystycznej Jurka Macały, kompozytora, którego kochacie, utworzył piosenki dla wielu śląskich artystów. I tu właśnie jest ta nagroda Listy Śląskich Szlagierów. Studiu u Jurka na poczesnym miejscu. Także jeszcze raz cieszymy się bardzo, że jesteście. I pamiętajcie, że trzeba coś stracić, żeby coś docenić, żeby odzyskać, trzeba się zmienić. I boję się tylko, że bardzo szybko zapomnimy o tych dobrych gestach, dobrych słowach. Dlatego proszę was, niech pamięć tego, co się teraz dzieje, zostanie w naszych sercach. I pozwoli nam się zmienić, żebyśmy mogli odzyskać to wszystko, co mieliśmy kiedyś. Bernadetko, dokładnie tak. Słuchajcie, to były bardzo fajne słowa na podsumowanie naszego spotkania. Ja wam bardzo gorąco za to dziękuję, że mógł się z wami trafić przynajmniej w taki sposób. Przez chwilę was widzieć, fajnie was widzieć. Zdrówka do was, do całego zespołu. Pościskamy się, jak się trafimy. Miejcie się dobrze. Bądźcie zdrowi, bezpieczni, dbajcie o siebie. I do zobaczenia już niebawem. Bernadetka Kowalsko, Jurek Macoła, to oni byli naszymi gośćmi. Fajnie się zaś było trafić, przynajmniej w takim małym okieneczku z naszymi gośćmi. Mam nadzieję, że już niedługo te studio zaś będzie otwarte i zaś będzie tętniło życiem, bo no właśnie, szlagierowi wykonawcy zawitają do nas. A teraz... Niedobro do końca wiadomość. Frela Blue i szlagierowo nowość Nie mam się co oblec. Na ta chwila jeszcze poza szlagier top 10. Pamiętajcie, że możecie zagłosować na ten szlagier wysyłając SMS-a na numer 71068, a wpisujecie kod teledysku 2355. Jak już kupię nowe szaty, stare potargą na szmaty, teraz muszę ponarzykać, bo już nie mam co oblekać. Nie mam co oblec, nie mam co oblec, nie mam co oblec, duś nie mam co oblec, bo nie mam co oblec. Na krąflekach mam szczewiki, szykowne nawyki, taśki, paski i apaszki, stary na nie przedo flaszki i galoty mam ściochane, na życi są połotane, mam też jedne zwane dżinsy, bo na lepsze nie ma pieniędzy, nie mam co. Thank you.
świetna angielsko kratka. Inkszą to mam po teściowy, no to nie kupuję nowy. I duś nie mam co łodny. Żakiet z galotami, ale dziela go z molami. Jedna bluza z górniczego, fajno, ale nic takiego. Klajd mam jeden z targowiska, co wyglądą w nim jak miska. No i nie śmia w nim wyłazić, hopu nie chce się narazić. I dość nie mocno ładny. Wszystko stare szmaty, że klachają już sąsiady. No i pierw schód na co tam trzeba, bo nie wyda zarła chleba. I się fund na nowe łachy, co będziecie ciepać machy. Potem się odszczela wena i zaś wyda gryfno frela. A teraz nie mam co łoble. Też Rostomili już teraz zaczynamy szlagier top 10 finału 600+30. A w niej trzy szlagiery podskoczą do góry, trzy szlagiery slatują ze swoich placów, trzy szlagiery zostają na swoich placach sprzed tygodnia, a jeden szlagier wskakuje do top 10. Jak zaczynać, to zaczynać. Zostańcie z listą śląskich szlagierów. Toż otwieramy, toż też zaczynamy i startujemy od placu z numerem 10. Tańcz, gdy Buzuki gra, Arkadia Band, jedno oczko niżej, jak tydzień temu. Ten letni piękny czas, gdy dookoła wszystko takie proste jest. Tańcz, śmiej się tak jak ja. Na wakacje wyjedź, choćby gdzieś na jeden dzień przed siebie. Więc póki mamy czas, póki jeszcze młodość w naszych sercach gra. I żyj mocno z całych sił, baw się razem z nami do białego dnia. Tańcz, gdy buzuki głośno gra. Zatańcz zorbę tak jak ja. Ten wakacyjny dzień w ciepłym morzu fale znowu ukołyszą mnie na pewno. Więc póki mamy czas, póki jeszcze młodość w naszych sercach gra. I żyj mocno z całych sił, baw się razem z nami do białego dnia. Tańcz, gdy buzuki głośno gra. Zatańcz zorbę tak jak ja. W nocy do białego dnia. Zorbę tak.
Dzisiejsze notowanie otwarła grupa Arcadia Band, a przed nami plac z numerem 9 i skok do top 10. To szlager, który ponoć ma być przepisywany na recepta, żeby przetrwać ta kwarantanna, bo w pandemii, w takim czasie też został stworzony przez Damiana Holeckiego. Nasz świat, nasz dom. Zły sen, zły czas, wielki lęk objął nas, ale wiem, że zaczniemy znowu żyć. I ty, i ja przepędzimy falę zła, żeby znów tak jak dawniej sobą być. Nasz świat szkła, nasz dom, kropelka światła pośród gwiazd. Nasz świat wciąż tyle dla nas ma, na pewno jeszcze raz nam szansę da. To los dał znak, nie da się dłużej prawdy kpić, oszukiwać, ślepcem być. I ja, i ty, wiemy, że czarne dni pójdą precz i powrócą dobre sny. Nasz świat jest kruchy jak ze szkła, nasz dom, kropelka światła pośród gwiazd. Nasz świat wciąż tyle dla nas ma, na pewno jeszcze raz nam szansę da. Że czarne dni pójdą precz i powrócą dobre sny. I ty, i ja przepędzimy falę zła, żeby znów tak jak dawniej z sobą być. Żeby znów tak jak dawniej z sobą być. Żeby znów, tak jak dawniej, sobą być. Dziesięć to za nami, przed nami plac z numerem 8. Tutaj Paweł Sobota and Witamina, czyli Kasa, misiu, kasa, dwa oczka do góry. Jedyna kasa, misiu, kasa.
mniej.